to od ciebie się zaczęło. Historia ma 13 lat, bo 13 lat temu zobaczyłam w telewizji, w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, właśnie kobietę, która straciła pamięć w wyniku fugi dysocjacyjnej. A ponieważ wcześniej szukałam tematu na film i chciałam napisać scenariusz, miałam jakąś taką wewnętrzną potrzebę, szukałam tematu i ciągle odrzucałam, nic jakoś mi się tak nie podobało. A bardzo interesuję się pamięcią, bo też piszę sztuki z moją siostrą o pamięci. Jak się pani nazywa? I tutaj trafiłam po prostu, to było no jak rażenie piorunem, ta twarz kobiety, która nie wie kim jest, skąd się wzięła w tym programie i jaka była jej przeszłość. I wiedziałam, że tutaj mam temat na film. No i ta droga była bardzo wyboista, bo ja przez 2 lata tak nosiłam się z tym tematem, jakąś tam napisałam drabinkę, jakąś tam pierwszą konstrukcję, pierwsze przymiarki i dopiero wszystko ruszyło, jak spotkałam Agnieszkę po 2 latach. Powiedziałam Agnieszce o tym pomyśle i widziałam tylko, jak jej się tak oczy coraz robią większe, jak jej opowiadam historię tej kobiety, że mam taki pomysł na scenariusz i na końcu Agnieszka wykrzyknęła, ja chcę to robić. I jakoś tak wiedziałam, że to jest film, który po prostu obydwie i temat, który obydwie bardzo podobnie czujemy i rozumiemy. No i to mi dało takiego kopa, żeby ten scenariusz zacząć pisać i pracowałyśmy najpierw razem nad, rozmawiałyśmy o tym, jak ma wyglądać ten film, o czym on tak naprawdę jest, bo to jest temat rzeka. To, co ty napisałaś w scenariuszu, to jest jakby wymyślona też przez ciebie historia. Tak, to zupełnie. Nie jest tak, że to jest opis jakiejś historii, którą my poznałyśmy z ust jakichś ludzi. Nie, to Gabrysia, to co państwo zobaczyliście na ekranie, to jest zupełnie fikcja. Tak, no to są jakby, dla mnie, ja pamiętam pierwsze 2 lata, ta moja bohaterka była taka, tak się troszkę mi snuła i też Agnieszka czytała te różne wersje i tak ciągle nam coś nie pasowało, ciągle nie, Gabrysia coś trzeba tu. I ja też nie mogłam z tym ruszyć, pamiętam. Ona taka była takim snujem, och, nie wiem kim jestem, taka jestem biedna. I tak mnie trochę denerwowała. Wszyscy naokoło byli, a ona tak jakoś nie miała jaj trochę. I wtedy właśnie dowiedziałam się, że ludziom, którzy tracą pamięć, często zmienia się właśnie osobowość o 180 stopni niemalże. I to było objawienie dla mnie, bo po prostu pomyślałam, że już wiem, że ta Alicja musi być po prostu no taka, jak jest właśnie w filmie. I wtedy gdzieś tam ta praca ruszyła z kopyta. To nie Alicja, to Kinga. Naprawdę nie obchodzi mnie, kim byłam. Przykro mi. Zgłosiłam się do Agnieszki, jak już wiedziałam, że scenariusz jest gotowy i jak byłam z niego zadowolona. I Agnieszka najpierw mi powiedziała, że ona absolutnie nie ma czasu i nie może, ale że może przeczyta. Bardzo długo się zbierała do tego czytania, ale jak przeczytała, to powiedziała, że bardzo ta Agnieszka Kurzydło i bardzo się cieszę, że zrobiliśmy ten film razem. Dla mnie jako producenta jakby najważniejszą rzeczą jest to gdzieś tam na takim samym początku, że ja muszę mieć takie poczucie, że twórca, który przychodzi ze scenariuszem, obojętnie czy jest to scenarzysta czy reżyser, naprawdę chce zrobić ten film. Znaczy, że to jest na serio. Bo wcale to nie jest takie oczywiste, że tak się zdarza. I akurat tutaj się zdarzyło, że tak, że i Agnieszka, i Gabryśka naprawdę chciały zrobić ten film. Jeżeli się nie ma partnerów do pracy, jeżeli się nie ma takiej graniczącej z ludzką wytrzymałością determinacji ze wszystkich stron, to jest tak wiele zakrętów i tak wiele progów, od które się można potknąć, że ja uważam, że każdy skończony film to jest olbrzymi sukces. Tak naprawdę najprościej byłoby opowiedzieć tą historię bardzo subiektywnie, jeśli chodzi też o ruch kamery, że kamera jest z ręki, jest bardzo blisko bohaterki, podąża za nim, że jak ogląda przestrzeń, to widzi detale, że a to by było najprostsze, bo wtedy jest też najprościej się utożsamić z bohaterem. I to jakby, jakie wyzwanie sobie postawiliśmy, to żeby opowieść jest subiektywna, ale opowiadanie kamery jest w miarę obiektywne.
To znaczy, że jeżeli opowiadamy o Alicji, to opowiadamy ją w kontekście tej przestrzeni, z którą ona ma relację. Dlatego, że cała opowieść jest tak naprawdę o relacji jej ze światem. Czy to jest mąż, czy to jest syn, czy to są jej rodzice, czy to jest jej dom, czy to jest jej przeszłość. I dla nas bardzo pociągające właśnie było to, żeby opowiadać w długich, szerokich kadrach, gdzie Alicja w domu, czyli w swoim środowisku powinna być zintegrowana, tak naprawdę nie jest. Też myśleliśmy o tym, żeby ten film był kompletnie wyciszony i żeby operował oddechem, żebyśmy, to czego się nauczyłam przy tym filmie, przy córkach tego dancingu, kompletnie sobie z tego nie zdawałam sprawy, że jak idziemy za bohaterem, to tak naprawdę dźwięk nam sugeruje, gdzie powinno paść nasze spojrzenie. Bo jak na przykład Gabrysia przemieszczała się w pomieszczeniu, to dopiero kiedy robiliśmy postsynchrony, to faktycznie tam właśnie w Szwecji był aktor, który chodził dokładnie jej ścieżką. Żebyśmy o wiele subtelniej opowiadali o bohaterce i o wiele subtelniej za nią podążali, dlatego że wtedy to może być głębsze. Też ten jakby wydźwięk może być o wiele głębszy. Nazwałam tą scenografię taką scenografią emocjonalną. Czyli to nie jest taka scenografia, która określa jakiś kraj albo okres historyczny czy miejscowość. Ponieważ zależało nam bardzo, żeby ta Alicja i Kinga była nigdzie. Dlatego, że fuga może przydarzyć się każdemu. To niezależnie, czy ktoś mieszka w Japonii, czy na Dolnym Śląsku, gdzie mieliśmy zdjęcia, to nie ma wpływu na tą historię. A że mieliśmy zdjęcia na Dolnym Śląsku, to dużym wyzwaniem było unikanie właśnie takich poniemieckich domów. Nie chcieliśmy, żeby to sugerowało jakieś stany depresyjne, że ona mieszka w starym domu i to, żeby to nie było takie oczywiste. No i w filmie mamy bardzo wyraźny podział na naturę i na architekturę. Alicja się rodzi też z ziemi, to jest jakieś nowe życie, nowe wcielenie, więc ta organiczność była bardzo ważna, więc tutaj szukaliśmy takiej brutalnej natury jak skały, jakiś las albo wzgórza, które są piękne, ale tworzą taki niepokojący pejzaż. A jeśli chodzi o wnętrza, to zależało mi, żeby one były bardzo proste, żeby nie odwracały też uwagi od historii, a żeby były trochę przytłaczające w jakiś sposób. Nie szukałam scenariusza dla siebie, szukałam po prostu ciekawego tematu. Ale kiedy się pojawił ten temat, to razem z nim, z twarzą tej kobiety, którą zobaczyłam, przyszła myśl, Boże, mam niesamowity temat na film i za chwileczkę doszła druga. Mam niesamowity materiał do zagrania i nie oddam go nikomu. I tak było.